Chciałbym, żebyśmy dzisiaj otworzyli Biblię i popatrzymy na takie dwa fragmenty ze Starego Testamentu i spróbujemy nieco ich, nie to żeby porównać, ale gdzieś może zobaczymy jak, jakieś wspólne podłoże. Zanim do tego dojdziemy, to może wstęp. Czasami czytając księgi Starego Testamentu, może wy... to Te czytanie, Takich ksiąg, tych ksiąg może wydawać się dla niektórych chrześcijan trudne. Bardzo trudne do odbioru przez czytelnika. Właśnie dlaczego? Może kilka hasł, jak myślić? Dlaczego pisma Starego Testamentu mogą wydawać się dla niektórych chrześcijan trudne do odbioru do czytania? Za dużo zabójstw. Dziwne prawa. Żyjemy w innych czasach. Okej, okay. dziękuję za tą, za tą myśl. Zabójstwa, czyli wojna. Bardzo poważny i złożony temat. I chciałem poświęcić to okazanie na zastanowienie się, dlaczego właśnie lud Boży idzie, walczy i nawet zabija. Wiecie, zahaczymy tylko jakąś drobną cząstkę tego, tego tematu, ale która już spróbuje nieco nam przypomnieć albo naszkicować pewien obraz, który Biblia próbuje nam przekazać. Ponieważ gdy czytamy te fragmenty, one w dzisiejszych czasach czasami błędnie rozumiane wśród chrześcijan. Ja nie mówię koniecznie o jakimś konkretnym kościele, ja mówię tak ogólnie o kościołach protestanckich, chociaż zresztą nie tylko. Na przykład dzisiaj są chrześcijanie, którzy wzywają do wsparcia na przykład Izraela. Obecnie. I jak wygląda to wsparcie? Na pewno coś słyszeliśmy na ten temat. Może gdzieś tutaj w Europie, w Polsce, ono nie jest takie popularne, bardziej mam na myśli Stany Zjednoczone e, na przykład. Aczkolwiek gdzieś ta informacja też gdzieś tam krąży e, wśród ludzi. E, jakie można usłyszeć hasła? No, zniszczyć tam tych przeciwników, bo oni tam biedny Izrael atakują na przykład. Zróbmy tak, jak to było za czasów Jozłego. No przecież Biblia o tym mówi. Takie słowo można usłyszeć, tak jak już mówiłem, szczególnie w niektórych. I to przykre, że w niektórych kościołach, ogromnych kościołach Ameryki, gdzie od kilkudziesięciu lat w Stanach Zjednoczonych armia nie jest obowiązkowa, ale jest tak zwany pobór ochotniczy. W tej sytuacji nie sposób pomyśleć na przykład o innych krajach, o tym samym Izraelu. Gdzie armia jest obowiązkowa, i wszyscy od, oś, wszyscy od 18 roku życia na 3 lata idą do wojska. O kraju, gdzie są sytuacje, kiedy matki dostają swoje dzieci w grobach, tych cynkowych, tak, bo komuś na rękę jest konflikt w tym regionie. Ktoś czerpi z tego korzyść, a ktoś po prostu a inne osoby za przepraszanie, po prostu gdzieś siedzi i gada, siedząc za tysiąc kilometrów i uprawia swoją taką demagogię na ten temat. Dlatego pragnę, byśmy otworzyli Pismo Święte i zobaczyli, co Bóg mówi na temat tej sprawy, jaki jest jego stosunek na temat wojny i jak do tego się odnieść współczesnemu człowiekowi. Dwa fragmenty. Które są bardzo podobne, dwa epizody z życia i z narodu izraelskiego. Pierwszy fragment to jest druga Mojżeszowa, 14 rozdział. Druga Mojżeszowa, 14 rozdział. Czytam od wersetu 11. A do Mojżesza rzekli: Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobu, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? czujesz nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy nie powiedzieliśmy Ci tego już w Egipcie, mówiąc, zostaw nas w spokoju, będziemy służyć służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom niż umierać na pustyni. Pamiętamy y, tą historię, tak? Izrael wyszedł z Egiptu, dochodzi do morza i jest w takiej niefortunnej, niekorzystnej dla nich sytuacji. Właśnie co skłoniło lud do wypowiadania tych słów? Jak już mówiłem, stoją przed morzem, za plecami mają armię egipską. Z naszej perspektywy co? Gdzieś tak czasami mówimy o tym, że małowierni, wiary. Przecież były gdzieś tam te plagi, Pan Bóg pokazał swoją mocną rękę. Zastanówmy się, jakie słowo powiedziałby każdy z nas, gdybyśmy znaleźli się w podobnej sytuacji na miejscu Izraela, Izraela. i spróbujemy zobaczyć to. Z Egiptu wychodzi ogromna rzesza ludzi, około dwóch milionów się szacuje, którzy wyszli, którzy wyszli. Wśród nich są Egipcjanie i jak sprawozdaje 12 rozdział 38 werset, było mnóstwo obcego ludu, Albo wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi. Tak mówi inne tłumaczenia. To znaczy, że tam są nie tylko Izraelczycy z tą słabą wiarą, ale jak czytamy, za Mojżeszem poszło mnóstwo obcego ludu. Wyszli, ponieważ uwierzyli, że nie namaszcząc drzwi, jeśli nie zjedzą baranka, to umrze pierworodny. Oni w to uwierzyli, wychodząc z Izraelem i razem z nimi udają się do ziemi obiecanej. Jest droga, która prowadzi z Egiptu do Kanaanu. Na dzień dzisiejszy, jeżeli jechać taką najkrótszą drogą, ale na przykład niekoniecznie gdzieś przez posterunki graniczne, żeby tak po prostu najkrótsza trasa, która prowadzi z Egiptu do Izraela obecnie, na przykład takie miasto jest Rafah. Tak, to jest, jak się nie mylę, prawie na wybrzeżu morza Śródziemnego, i leży niedaleko z granicy z Egiptem. Czyli jakbyśmy wystartowali z Kairu, ze stolicy Egiptu i jechaliśmy do tego najbliższego miasta w Izraelu, to taka podróż autem zajęłaby około 4,5 godziny. Jest to odległość około 250 km. i na nogach to można w sumie przejść, no tak tydzień czasu można byłoby przejść na nogach. To jest pierwsza ciekawostka. Z jakiegoś powodu Mojżesz zaczyna wędrować zbyt daleko na południe. Pytanie dlaczego? Skoro można było wyjść, od razu iść i po krótkim czasie być na miejscu. Więc powód jakiś na pewno był. Jadąc tam na południe właśnie, gdzie powędrowali, znajdziemy się w miejscu, które dziś nazywa się Zatok, miejsce, które jest nad Zatoką Suezką. Jest to około 100 km od słynnego kurortu Hurgada. Jak kto lubi geografię, to może sobie wyobrazić, gdzie to znajduje się, ponieważ jak, jakby, no, jest uznawane to miejsce tam, gdzie prawdopodobnie Izrael przechodził i w sumie jakby wszystko jakby odpowiada temu, co naukowcy jakby badali, a, no, oczywiście chrześcijańscy. Jest takie ciekawe miejsce, które można byłoby określić, jako takie ślepy zaułek. Tamtejszy krajobraz tego miejsca wygląda w ten sposób, że jest dolina niezbyt szeroka, około 2 km, po stronach mamy pasma gór, wręcz nawet takie skaliste góry i ta dolina schodzi delikatnie w dół i jest przed tobą morze. Czyli oni Idąc, oni podchodzą do morza, przed sobą mają morze, po lewej, po prawej stronie mają te skały, te góry i po jakimś czasie naciągają za nimi wojsko Egipc Egip Egipcjan. Wiecie, miejsce jest bardzo fajne, ładne, bardzo dobre na przykład, żeby wybudować hotel taki, a także bardzo dobre miejsce do tego, żeby atakować nieprzyjaciela, szczególnie jeżeli posiadasz rydwany. Do czego tu rydwany? Pamiętamy z Biblii, tak? Gdy, tak zabiegając do przodu, gdy faraon idzie ścigać naród izraelski, bierze ze sobą 600 rydwanów. Nieco o rydwanach. Zapewne widzieliśmy różne jakieś obrazki tam, gdzieś w filmikach, jak te rydwany wyglądają, tam gdzieś tam starożytne. Takie eleganckie wozy na takich cienkich kołach, gdzie tam stoi woźnica, obok stoi łucznik, wszystko tak pięknie wygląda. To akurat jest rydwan bardziej e, takiego greckiego stylu. Rydwan czasów Aleksandra Wielkiego, Aleksandra Macedońskiego. Ale rydwany faraona wyglądały zupełnie inaczej. Można byłoby powiedzieć, że to są takie czołgi tego czasu. Powiem wam, jak wyglądały. Były otapetowane takim materiałem ochronnym o grubości od 10 do 15 cm. Oś piasty też była taka bardzo ciekawa. Jak wystawała, to miała średnicę około 30 cm. Bardzo mocna, okuta metalem. Rydwan ciągnęło od 2 do 4 koni. Więc to był to ciężki sprzęt. W nim, w tym rydwanie. Siedzi woźnica, której o wiadomo steruje, i obok siedzą kilka uczników, którzy wykonują swoją sprawę. I właśnie nie ci łucznicy są takim dużym zagrożeniem albo niebezpieczeństwem, tylko co innego. Ponieważ piasta redwanu jest wykonana w taki sposób, że z niej wystawały różne przedmioty tnące. Takie noży. Mocarki, które były wbite w tą oś. Dlatego właśnie to był tak, była to bardzo niebezpieczna maszyna. Ponieważ taki redwand na pewnych obrotach wjeżdżał w tłum ludzi, możemy sobie wyobrazić, co się działo. Tak? Nie będę tego mówił. Ta masa, tak napakowany wóz, który razem z końmi mógł ważyć łącznie, koni, wóz mogły łącznie ważyć nawet do pięciu ton. Wyobrażamy sobie. I ta maszyna na dodatek jeszcze tnie. Słuchajcie, straszne rzeczy. Biblia pisze, jak już wspomniałem, że faraon wziął ze sobą 600 redwanów. Jeśli weźmiemy szerokość w redwanu, jest to około 3 metrów, mnożone przez 600 sztuk, daje nam w sumie plus minus odległość między tymi redwanami, bo oni mieli stać w szereg, gdy atakowali nieprzyjaciele, to może być taka szerokość od 2 do 2,5 km. Czyli stawali obok siebie i atakowali wojsko nieprzyjaciela. Jak z tym walczyć, jak ty jesteś na nogach i dopiero wyszedłeś z niewoli i nie, jest, nie znasz sprawy wojskowej, nie umiesz walczyć i nie masz do tego środków? Nie wiem, co bym ja osobiście powiedział, albo każdy z nas, gdyby znaleźć się na tej sytuacji, w, tej, na tej, w tej sytuacji, na tej plaży, tak, pochyła równina, gdzie leci taki rydwan, zwierzę jest podekscytowane, niesie to wszystko w twoją stronę i to z prędkością około 50 km na godzinę. Stoisz na, tej, na tym wybrzeżu, masz obok siebie dzieci, rodzinę, rodziców, gdzieś tam znajomych, bliskich. Co byś zrobił? Oczywiście jeszcze jedna jakby od, od innej strony, żeby poszerzyć obraz całej tej sytuacji, wiemy, co wydarzyło się w Egipcie. To znaczy, mam na myśli kwestię wiary. I tego często się nie bierze pod uwagę, gdy znajdujemy się w sytuacji, w których musimy okazać zaufanie Panu Bogu. Więc jakie wydarzenia miały miejsce wcześniej? Pan Bóg pokazuje cuda. Jak pamiętamy, Zmienia się krew, to znaczy woda w krew, gdzieś tam te żaby, muchy i wszystkie te 10 plag, które, przez które Pan był działał na Egipcjan i pokazywał swoją moc jak Egipcjanom, tak i Izraelitom. Wszystko to wydarzyło się w ciągu krótkiego czasu i miało przygotować ludzi do zaufania Panu, że jest ktoś, komu każdy musi się podporządkować, przeanalizować siebie i później zaufać. Właśnie czego można byłoby nauczyć się z tego doświadczenia? Wiecie, bardzo często człowiek nie umie zapamiętać, jak to wszystko było. Często takie doświadczenia nie rozwijają w nas poczucia zaufania do Boga. Tutaj w jednej sytuacji Pan pomógł, jak miałem trudną sytuację, a skoro pomógł mi w jednej sytuacji życiowej, tym bardziej pomoże w następnej sytuacji. Ale niestety człowiek o tym czasami zapomina i gdzieś to zaufanie, traci to zaufanie do Boga. Oczywiście wiemy, że Mojżesz nie prowadził lud, tylko Bóg prowadził. W jakim sposób? W słupie ognia za dnia on prowadził. Czy naród mógł podejrzewać, Będąc na tym brzegu morza, czy mógł podejrzewać, że Mojżesz zgubił się, nie wiedział, gdzie iść? No, na przykład kompas zgubił? Nie, bo wiemy, że słup ognia prowadził lud, yy, prowadził lud do celu. Jak słup zaczynał ruszać, więc lud stawał i szedł. Pytanie, dlaczego słup, ten ognia, przychodzi właśnie w to miejsce, akurat gdzieś na wybrzeże morza? Czyżby zaszła jakaś pomyłka? Aby nieco więcej jakby zrozumieć tą sytuację i wolę Boga, trzeba sięgnąć do historii. Faktem jest, że ta ziemia, przez którą Izraelczycy chcieli przejść najkrótszą drogą, tak jak już mówiłem, jest to południowo-wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego, czyli jak jest Morze Śródziemne, to, to gdzieś będzie tutaj. Tutaj mamy Egipt, tutaj mamy Izrael. Więc to był taki najkrótszy, najkrótszy szlak, kiedy można było spokojnie przejść. Ale przechodząc przez to miejsce, dzisiaj to miejsce jest nazywane Strefą Gazy. Słyszeliśmy na pewno o tym. I ciekawostką jest, że ten teren zawsze był problematyczny. Zawsze. Jest to miejsce, gdzie zamieszkiwały bardzo agresywne ludzie. No, też byłem zaskoczony z takiej informacji, ale to jest prawda. Za 100 lat do tego, 100 lat wcześniej, jak Izraelici wychodzili z Egiptu, na te tereny wylądowali ludzie z Krety, tak zwani ludzie morza. To są bardzo wojowniczy lud, który miał na przykład potężną armię. Po hebrajsku ci ludzie, tych ludzi nazywano pliszcim. Co słyszymy? Jakie skojarzenia? Pliszcim. Filistynczycy. Filistynczyk oznacza zdobyłca. Dlatego Bóg doskonale rozumie, że Izraelczycy, gdyby przechodzili przez ich terytorium, jest to niebezpieczeństwo, które narazi cały lud, jakby na niebezpieczeństwo przechodząc przez ten teren. Wiecie, często dopiero po zaistnieniu jakiejś sytuacji, jakiegoś zdarzenia możemy ocenić, tak, Bóg nas prowadził prawidłowo, choć zgodnie z moją osobistą logiką wydawało się to, że powinienem zrobić co innego i Pan Bóg musiałby zrobić co innego i to wydawało się takie jakieś nieklarowne, niezrozumiałe i wbrew logice. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wylatujesz gdzieś na urlop w sprawach, na przykład samolotem, tak? Przybywasz na lotnisko, a ciebie nie wpuszczają na pokład samolotu, a ty musisz lecieć. Zapłacone koszty i to jakaś wielka suma. Masz zaplanowany wyjazd, urlop, nie możesz tego zrealizować. Bardzo niepr nieprzyjemna sytuacja, tak naprawdę. Próbujesz jakoś zadziałać, próbujesz yy, wymienić te bilety. Okazuje się, że wymiana jeszcze naraża Ciebie na dodatkowe koszty, jeszcze większe od poprzedniej. I nawet czasami przychodzi taka myśl, słuchaj, czy nie trzeba po prostu skręcić, bo coś, coś tutaj się nie klei. Jakby, no, trzeba zaniechać tego planu, ponieważ z jakiegoś powodu, no to się nie realizuje, a może nawet po prostu Bóg tego nie chce. Tak samo było w sytuacji z narodem Izraelskim. Pan się nie zmienia, on planuje jak najlepiej dla człowieka, skoro nie prowadzi w sposób, który nam się wydaje dobry, to ma ku temu ważne powody. I on wie zdecydowanie lepiej, co jest potrzebne dla człowieka w tej sytuacji. Pamiętamy, co Salomon napisał w przypowieściach. Na przykład w przypowieści 14 rozdział, gdzie zawarte takie słowa: Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Człowiekowi niejedna droga wydaje się taka dobra, fajna, wszystko w porządku, ale co będzie dalej. Nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie na końcu. Ale wróćmy do tej sceny. Więc czasu jest bardzo mało, bo redwany egipskie coraz bliżej, I, e, oni są na tym miejscu, jak już mówiliśmy. Te 600 redwanów układają się w szeregu bojowym, zajmuje to trochę czasu, i kiedy przywódca jakby wydaje rozkaz naprzód, wówczas te redwany, Mieliby jakiś krótki czas, żeby dotrzeć, bo będąc w tych warunkach na tym miejscu, tak? W dobrą pogodę jest bardzo taka dobra widoczność, bo nawet do 20 kilometrów można zobaczyć, co się dzieje dalej, bo to jest w miarę równo i taka jest, jakby takie przejrzyste powietrze i jest dobra widzialność. Więc i Egipcjanie widzą Izraelczyków, i oni widzą ich, tak? Oczywiście nawet jeżeli to byłby ta odległość 20 kilometrów, to tam 30-40 minut te redwany już by byli tam na miejscu. Czyli no koń w sumie on szybko potrafi przemieszczać się i jest bardzo krótki czas, więc ludzie panikują i zastanawiają co robić. Przychodzą do Mojżesza. Zobaczyć armię egipską, która ustawia redwany w szereg nie było łatwym widokiem i oni doskonale o tym wiedzieli. Co za tym idzie? Wiedzieli, że będzie atak i zniszczenie. Gdzie się ukryć? Co zrobić? Przed tobą woda, z tyłu nieprzyjaciół, po lewej, po prawej te skaliste góry, na które za bardzo nie wejdziesz? Ale co mówi Pan? Piętnasty werset. To znaczy najpierw, co mówi Mojżesz, 13-14 wersety. Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli Wam dzisiaj. Pan za Was walczyć będzie. I potem Pan przemawia do Mojżesza. Dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom izraelskim, aby ruszyli. W oryginale mowa jest o tym, żeby nie, nie, nie to, żeby ruszyli, tylko nie ruszyli do przodu. No jak do przodu? Woda, gdzie? Daleko nie upłyniesz. Właśnie jedyny sposób na rozwiązanie i przekonanie takich przeszkód w kontaktach z Bogiem jest taki sposób, iść do przodu, zaufać Panu Bogu. Jeśli wiemy na pewno, że postępujemy zgodnie z wolą Bożą, a skąd to wiemy? Z Biblii, ze Słowa Bożego. Jeżeli jesteśmy tego pewni, to idźmy naprzód. Jeśli będziemy te pewni, Bóg będzie za nas walczył. Po prostu idź do przodu. Bóg znajdzie rozwiązanie każdego problemu, każdej sytuacji w życiu człowieka. Tylko być Mu posłusznym i posłusznym do końca. Bóg dokonuje pierwszy cud od 19 wersetu. A anioł Boży, który kroczył przed obozem Izraela, przesunął się i szedł za nimi, i ruszył słuch obok sprzed oblicza ich i stanął za nimi tak, iż wsunął się między obóz Egipcjan i obóz Izraela. Z jednej strony obok był ciemnością, z drugiej zaś strony rozświetlał noc. I nie zbliżyli się przez całą noc jedni do drugich. Mało tego, że nadchodzi noc, Egipcjanie nie, nie zaniechali ataku i Pan Bóg powoduje taką mgłę, gdy dowódcy z egipscy oni to widzą, oni rozumieją, że we mgle koń nie potrafi przemieszczać, on nie widzi celu. Ciężko jest wtedy go sterować, więc atak zostaje wstrzymany i dalej zaczyna się dziać coś, co nigdy w sumie nie miało miejsca na naszej ziemi. Biblia sprawozdaje, że wieje wiatr i jakoś omijając wszystkie prawa fizyki, Dzieli wodę morza po lewej i po prawej stronie, tworząc dwie ściany. Tak? I tworząc drogę, po której lud Boży zaczyna iść. Gdy zaczynają iść, Egipcjanie jeszcze nie, nie widzą, nie wiedzą jaka jest sytuacja. Jednak, jednak przeszli już jakoś Izraelczycy, przychodzą w jakąś odległość. Bóg zabiera obok. Naturalnie Egipcjanie nie spodziewali się zobaczyć dwóch ścian wody, no bo byli jeszcze na jakiejś odległości między obozami. Co oni widzą? Ogromny tłum ludzi odwrócony do nich plecami porusza się w stronę morza, więc zakładają, że skoro oni są w ruchu, więc do wybrzeża jest jeszcze jakaś odległość. Widząc, jaka jest jakby geografia tej, tej miejscowości, to wiedzą, że są w pułapce, więc gdzieś tam już startują, nadciągają za Izraelitami. Staje się kolejny cud. 25, 25 werset 14 rozdziału. Gdy oni już atakują, to już te rydwany nabierają e, swojej prędkości, bo to jest właśnie minus takiego rydwanu ciężkiego, że zanim on się rozpędzi, tak? To później raczej go ciężko zahamować. Ciężko rozpędzić i ciężko zahamować. I staje się kolejny cud. Biblia mówi takie coś. I sprawił, że opadłe koła jego rydwanów także z trudnością mogli posuwać się naprzód. Inne tłumaczenia mówią, zatrzymał koła ich rydwanów, odrywał koła rydwanów. Wielce prawdopodobieństwo jest, że w tym rozpędzie te rydwany gdzieś tam wlatują na to wybrzeże, tak? Oni muszą mieć jakiś czas, żeby się zatrzymać, więc gdzieś tam haczą możliwe, że jakieś kamienie, a może nawet koralowce, z których słynie Morze Czerwone. Dochodzi do, nie wiem, Biblia bardzo jakoś tak uszczupla tą informację, bo mówi się jakby Pan podrywał te koła, tak? Ale to, co zamierzali zrobić z bez, bezbronnymi ludźmi, to właśnie spotkało ich, bo zrobili sobie krzywdę i nie mogli dalej poruszyć się. Właśnie co robił Izrael w tej, powiedzmy, walce? A nic nie robił. Wszystko, czego od nich wymagano, to po prostu słuchać Boga i iść naprzód. A Bóg zrobił wszystko dla ratowania. Jest to klucz. Jest to dzisiaj klucz. Sukcesu w naszym życiu duchowym. Nie zatrzymuj się, nie spodziewaj się trudności, nie układaj zły scenariusz w swojej głowie, ale idź naprzód. Wtedy Bóg dokona wielu cudów w życiu każdego z nas. Ale niestety nie wszystko, niestety, w życiu narodu izraelskiego układało się dobrze i nie wszystko było tak piękne, nawet po takim wielkim wspaniałym wydarzeniu. W tym momencie odwołuję się do innego fragmentu Biblii. Jest to Księga Liczb, czwarta Mojżeszowa, Księga Liczb, 14 rozdział i od pierwszego wersetu będziemy czytali. Liczb, 14 rozdział. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. I szemrali wszyscy synowi Izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aranowi. I mówił cały zbór do nich, obyśmy byli pomarli w Egipcie, albo na tej pustyni obyśmy pomarli. Czy wam te słowa są znajome? Autentyczne słowa padają chwilę wcześniej, które czytaliśmy w drugiej Mojżeszowej, 14 rozdziale. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza, albo nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu, Widzimy podobieństwo w tych dwóch fragmentach, tak? Ciekawe, że między tymi wydarzeniami no, min minęło nie tak dużo czasu. To nie były jakieś lata, to maksymalnie gdzieś tam do półtora roku może była odległość między tymi wydarzeniami. Od przejścia przez Morze Czerwone do tej sytuacji, w której znaleźli się, bo wysłali wywiadowców, pamiętamy tą historię, Zostali wysłani wywiadowcy do Kananu, żeby obejrzeć tą ziemię. Oni wracali. O czym opowiadali? O Jaka jest ta ziemia? Przenieśli między innymi wielką taką kiść winogronu, co jakby udowodniło, że ziemia jest rzeczywiście dobra. Ale zaraz większość tych wywiadowców, 10 z 12, twierdziła, że tamtejsze miasta są nie do pokonania, a co najważniejsze, mieszkają tam olbrzymi. Właśnie też dlaczego mówili o tych olbrzymach, ponieważ cały czas w głowie mają mentalność taką, jaka jest, tam gdzie mieszkali, to, co obserwowali. Więc gdy poszli tam, zobaczyli uzbrojone miasto, zakładali, że prawdopodobnie będą musieli walczyć, nie mieli rydwanów, tych takich sławnych, znanych egipskich ciężkich rydwanów, do których byli przyzwyczajeni, Niby mają przy sobie jakieś miecze tam, ale w tamtych czasach one były robione z brązu. Więc też taka broń, która nie jest taka jakaś zbyt mocna. A tam zobaczyli to, zobaczyli w tych miastach kanańskich. Ale czy najważniejsze teraz pytanie, a czy Bóg mówił im, aby szli do walki z bronią? Czy my wcześniej znajdujemy jakiekolwiek wzmiankę? Że Pan Bóg kazał iść akurat z bronią i żeby zdobywać tam ziemię? Zobaczmy na fragment. To chyba jest piątej Mojżeszowej. Tak, to jest piąta Mojżeszowa, siódmy rozdział, 20, 20, 20, 22 wersety. Zeszle też Pan Bóg Twój na nich szerszenie, aż wyginą ci, którzy pozostali i ci, którzy przed Tobą się ukryli. Jeżeli się wydaje, że Pan Bóg kazał mieczem zdobywać Kanaan, to proste pytania. Czy Kanaanyńczyk nie był takim samym dzieckiem Bożym? Chociaż tym, który odstąpił od, od Boga. Nie. Pan Bóg wyraźnie mówi, że z, zrobi coś, żeby ich uświadomić, że jest Bóg, że jest ktoś, kto próbuje człowieka doprowadzić do porządku, nawet przez szerszenie. Nie to, żeby mieli ich zagryźć na śmierć za przeproszeniem, tylko mieli. Przez przyrodę Pan Bóg miał zadziałać na te narody, żeby ich... Żeby oni się nawrócili, może powiedzmy tak. Dalej czytamy. Nie lękaj się ich, gdyż Pan Bóg Twój jest pośród Ciebie, Bóg wielki i straszny. Pan Bóg jest cały czas z narodem swoim, lecz Pan Bóg Twój będzie wypędzał te narody przed Tobą po trosze. Nie będziesz mógł ich szybko wytępić, aby dzikie zwierzęta nie rozmnożyły się przeciwko Tobie. Podobnie jak podczas przeprawy przez Morze Czerwone, Mojżesz mówi, że Bóg będzie za was walczył. Podobnie tutaj mamy obietnicę, że to nie wy wyruszycie z mieczami na tych gigantów, lecz Bóg ześle szersznie, Bóg zaszczepi strach, jak mówią inne fragmenty Biblii, Bóg będzie za was walczył. Na przykład jak to wyglądało? Chociażby jeden taki przykład. Druga Księga Kronik, 20, druga Księga Kronik, 20 rozdział. Jest taka ciekawa historia, gdy żon, gdy, gdy, gdy królem jest Jehoszafat i dochodzi do tego, że nieprzyjaciół naciera, naciera na lud boży. I tam czytamy taki, 20 rozdział, 17 werset, czytamy takie ciekawe słowa. Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć, ustawcie się, tylko istujcie i oglądajcie ratunek pana o Judo i, i Jeruzalemie. Nie bójcie się i nie lękajcie. Jutro wyjdźcie przez nich, a Pan będzie z wami. Co robią Izraelczycy? Nie słuchają złego i Kaleba, ale słuchałem dziesięciu innych wywiadowców. Łapią się za głowę i krzyczą, ojojoj. Ciężka sytuacja, nie możemy. I w tej takiej no, nierozumnej, Histerii padają słowa. Po co Bóg nas tutaj wyprowadził? Żeby nas zabić? Powstaje pytanie kolejne: czy rzeczywiście tak miało być? Czy rzeczywiście Pan Bóg miał na celu zgładzić Izraela? Zabiera ich z Egiptu, zsyła plagi na Egipcjan, otwiera morze na oczach kananejczyków, Którzy to wszystko wiedzieli? Wiedzieli, bo później księdze Józech, na przykład czytamy, to są wydarzenia już trochę późniejsze, ale kiedy Rachab z Jerycho mówi tak, do, do tych dwóch wywiadowców izraelskich, to nam mówi, że ogarnął nas wielki strach z powodu tego wszystkiego, co Pan uczynił. I wspomina również o tym, jak może zostało rozstąpione, czyli niedoskonale wiedzieli, co Pan Bóg zrobił. Karmił Manną, dał je wodę ze skały. Dokonyły ja tych wszystkich cudów, aby na samym końcu zostali zniszczeni przez, miecza, przez inne narody od miecza? Jaki ja mam stosunek do Pana Boga dzisiaj w swoim życiu? W życiu? Wiecie, nasza nieufność natychmiast przeradza się w takie, no, powiem takie, może nawet bluźnierstwo, ponieważ w tej nieufności od razu człowiek uważa siebie za mądrzejszego od Boga i wtedy zaczyna mówić plus minus tymi słowy. Oczywiście znane nam konsekwencje tych słów, które wypowiedział lud. Bóg widząc to wszystko powiedział: Nie, nigdzie nie pójdziecie. Przez 40 lat będziecie chodzić po pustyni, aż umrą wszyscy, którzy urodzili się w niewoli i nie mogą myśleć inaczej. Bo to, co proponowali, było absurdalne. Chcieli wybrać swoich przywódców i wrócić do Egiptu. Myśleli sobie, że co, po tych wszystkich wydarzeniach, to wrócą do Egiptu i tam z otwartymi ramionami będą czekali? No dziwna sytuacja. Kiedy zaczynamy nie wierzyć, nie ufać Bogu, ponieważ działania Boga mogą wydawać się być nie po naszej myśli, wówczas proponujemy swoje własne idee, które gdy się jakby cofniemy i tak popatrzymy na nie z, z boku, są mega nieudolne. A nawet czasami 10 razy nieudolne, niż nam się wydaje, że one są nieudolne. Więc co robi Bóg? Mówi: Nie, nie jesteś gotowy, będziesz chodzić przez 40 lat. Jeśli nie myślisz samodzielnie i chcesz wrócić do Egiptu to chociaż pomyśl o swoich dzieciach, o ich bezpieczeństwo i przyszłość. Niestety nie wyciągnęli wniosku, ale posuwałem się dalej. Historia się nad tym nie kończy, bo znów zaczynałem płakać. Następnego ranka chwytają broń i zaczynają atakować kanonejczyków. Mojżesz ostrzega, nie chodźcie, nie chodźcie tam. Bóg nie jest z wami i to nie jest ta akcja, którą Bóg błogosławi prowadzi. Ale nie usłuchali, wchodzą na szczyt tej góry najbliższej i kilka tysięcy osób ginie, ponieważ wzięli swoje sprawy w swoje ręce i z, z, zrezygnowali z Bożego Prowadzenia. Czy ta historia jest czymś, na co mogę wskazać palcem i powiedzieć, a to tam nabroili sobie trochę? Czy ta historia może coś, czegoś uczyć mnie i każdego z nas dzisiaj? Czy nie robimy podobnych rzeczy w naszym życiu, kiedy staramy się przejąć kontrolę nad naszym życiem i nie słuchamy tego, co mówi Pan? A nawet zaczynamy. Wołać głośno do Boga, płakać doskonale wiedząc, że już weszliśmy na złą drogę, którą nas, nam Bóg nie przyznaczył. Wspominając historię Eksodusu, historię wyjścia narodu izraelskiego z Egiptu, apostoł Paweł mówi do nas dzisiaj w liście do Hebrajczyków, trzeci rozdział. Dlatego jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntów w dniu kuszenia na pustyni 3,5 tysiąca lat temu Izrael wziął swój los w swoje ręce i poniósł tego konsekwencje i zamiast szukać Boga, który obiecał iść przed nimi i chronić ich chwycili się z broń a każdy kolejny krok zdobywania ziemi obiecanej musieli plamić krwią w wyniku nieposłuszeństwa Bogu i wbrew Jego planowi. To jest kolejny temat, jakby gdzieś tam później można kiedyś rozwinąć właśnie, dlaczego akurat w ten sposób, ale zrobili coś, czego ponosili później konsekwencje. Przez co cierpieli sami i cierpieli otaczające ich ludzie. Czy, czy dotyczy to również nas dzisiaj? Kiedy chcemy wziąć życie w swoje ręce i postępować tak, jak uważamy, że słuszne jest nie ufać Panu. Te dwa przykłady. Jeden z nich dotyczy sytuacji, w której możemy kroczyć i podążać za Panem, a Bóg zwycięży. I drugi, kiedy zachowuje się człowiek jak małe dziecko i wtedy te problemy są na głowie człowieka. Jakiego wyboru dokonam dzisiaj, kiedy słyszę głos Wszechmogącego? Pan wzyła do pójścia za Nim. Nie zatykaj uszu, nie zatwardzaj serca, nie zajmuj swój umysł niepotrzebnymi myślami i koncepcjami, ale idź zgodnie z wolą Boga. Chcę zaprosić każdego z nas, aby na przykładzie tych dwóch historii wzięliśmy jakiś przykład, wywnioskowaliśmy i wzięliśmy dla siebie dobrą lekcję, aby otwierać nasze serca, aby Pan uczył nas nie upierać się, ale podążać za Jego świętą wolą. Nie upierać się, tylko podążać za wolą Boga. A mamy do tego pismo, Jego słowo, gdzie na co dzień znajdziemy odpowiedzi na wszystkie nasze pytania życiowe. I niech Pan Bóg nas tym pobłogosławi i pomoże. I niech imię Jego będzie uwielbione na wieki wieków. Amen.